Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Opola i Opolszczyzny, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci, aby w 79. rocznicę ludobójstwa Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, dokonanej przez członków organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii, przywołać pamięć żołnierzy polskich zamordowanych za wierność przysiędze wojskowej oraz upamiętnić męczeństwo naszych rodaków na Kresach Wschodnich. Stańcie do apelu. Minęli śmierć, męczeństwo! Bardzo dobrze, że to jest ta uroczystość, że wszyscy razem się scalili, wszyscy razem obchodzą tą uroczystość. Moja rodzina doświadczyła i mordy na Wołyniu, rodzina, i wózka na Syberię, i tragedie różnego rodzaju wojenne. Bo my Sybiracy na przykład mamy takie zdanie, że przebaczamy, ale nie zapominamy. Ja się urodziłem na Wołyniu przed wojną jeszcze. W czasie okupacji chodziłem do szkoły, do pierwszej klasy, ale też śmieszna sprawa, bo na Wołyniu nie było polskiej szkoły, była tylko niemiecka i ukraińska. No chodziłem, byłem zapisany 3 miesiące do szkoły niemieckiej, ale chodziłem tylko miesiąc, bo ja ani słowa po niemiecku nie miałem i trzeba było mnie usunąć z tej szkoły, to znaczy mama zabrała. Znaczy, wyjechaliśmy z Wołynia w 1943 roku, w grudniu. Widziałem na przykład ojciec mój krzestny, a tak mój wujek, no został przez Ukraińców zamordowany i jeden z tej grupy UPA był w wojsku razem z moim ojcem, nie, Birlingu, więc mówił, że jak tego Antek wyszedł, to rozkaz odczytali i głowę odrąbali i sprawa załatwiona. Natomiast ciotka z dwoma moimi kuzynami została wysłana do Kazachstanu w jedną stronę, ale przeżyła i wróciła. Może moi kuzyni już nie żyją, bo oni, ten Piotroś chyba miał 3 miesiące czy 4 miesiące, to na piersiach go jakoś przywiozła do tego Kazachstanu. Ale muszę panu powiedzieć, że moje dwie ciotki wyszły za Ukraińców i zostali tam. Jako Ukraińcy, jako Ukrainki, ale w mieście, nie we wiosce. Dlatego, że w 1945 roku na wsi nie było żadnej osady już polskiej. W mieście tak, bo to wszyscy mówią, o tam ze wschodu jesteśmy i tak dalej. To z Lwowa, Stanisławowa, do tych miast banderowcy nie wchodzili, bo bali się, bo wojsko stało, czy inne rzeczy, no samoobrona była. Natomiast już takie mniejsze miasteczka, tak jak na Wołyniu, powiatowe miasto, 15 tysięcy osób, to oddział wchodził i cześć, jak nie stała jednostka wojskowa, czy jakaś inna policja mocniejsza, no to robili co chcieli. To jakie jest to przesłanie tak naprawdę dzisiaj w kontekście tym historycznym, jak to się mówi, używamy, tu często też padały dzisiaj te słowa, wybaczamy. Ale pamiętać trzeba. Mam tu taki znaczek, nie, gdzie pisze Wołyń, pamiętamy, nie? No trzeba pamiętać, trzeba przypominać, bo to te ludobójstwo to dochodzi, wie pan, panu to trudno zrozumieć. Sąsiadzi pili wódkę, wszystkie święta razem zwiedzali i na drugi dzień przyszedł sąsiad i wymordował panu całą rodzinę. Co w tym? Gdzie to się kryje? Państwa pokolenie ma taki ważny przekaz do młodzieży, do tego młodego pokolenia, właśnie i polskiego, i ukraińskiego. To, co pani powiedziała, trzeba wybaczyć, ale nie zapomnieć. Ci młodzi ludzie, którzy teraz wspólnie żyją, którzy zakładają rodziny przecież polsko-ukraińskie, to jest niezwykle ważne. Zatrudnienia i do przedszkoli, dzieci posyłają do szkół razem i uczą się polskiego i pracują razem. To jest takie zjednoczenie bratnie. I musimy, bo nasze korzenie też z tych terenów pochodzą przecież, skąd oni przyjeżdżają. Stamtąd są nasze, my Kresowianie, wszyscy, którzy jesteśmy tu na Opolszczyźnie i nie tylko, bo to właściwie Opolszczyzna, Wrocław i tutaj te tereny najwięcej, to my właśnie jesteśmy z tych Kresów, skąd ci ludzie teraz uciekają i przyjeżdżają do nas i my ich ratujemy i my ich pomagamy.